Jasień, stadion przy ulicy Żarskiej, pierwszy dzień kwietnia 2012 roku, prima aprilis, ale na pewno na boisku żadnych żartów nie będzie. Jedni i drudzy potrzebują punktów jak powietrza. Stalowcy wciąż liczą się w walce o awans. Motorkoło chce zająć takie solidne miejsce gdzieś tam w środkowej strefie tabeli. Kamil Chmielarz, witam i zapraszam na pojedynek MKS Stal Jasień, LZS, Motorkoło. Jeśli chodzi o pierwszy mecz w kole, kiedy te dwa zespoły spotkały się jeszcze w 2011 roku i zespół z Jasienia wygrał 2-0. Do przerwy na razie gospodarze prowadzą 1-0 po bramce Mirosława Krzymianowskiego. Pierwsza część spotkania nie stała może na wysokim poziomie, ale jest korzystny wynik dla gospodarzy, a my już za chwilę zapoznamy się ze składami obydwu drużyn. Rozpoczniemy od gości z koła w bramce z numerem 12 Marcin Pawelski, numer 3 Sławomir Żukowski, numer 7 Ariel Stępień, 6 Tomasz Klapuszewski, 16 Piotr Pawelski, 14 Piotr Macierzyński, 15 Bartłomiej Bożyk, 8 Piotr Stępień, 17 Mateusz Kuliszko, 20 Grzegorz Sykała i 18 Paweł Wiśnik. Na ławce trzech zawodników: Tomasz Grybel, Daniel Preissner i Dariusz Orzewicki. Trenerem zespołu jest Piotr Pawelski, a my już koncentrujemy się na zestawieniu gospodarzy. W bramce z numerem 12 Marcin Stankiewicz, numer 10 kapitan zespołu Mirosław Krzymianowski. Teraz okazja, ale nie ma bramki Mariusza Koryzny, broni Marcin Pawelski. Numer 15 Tomasz Korolik, 14 Dariusz Silczak, 8 Kamil Zaborowski, 5 Krystian Laskowski, 20 Łukasz Żurawiński. Całą pierwszą połowę grał Piotr Pelc, ale od 45 minuty na murawie pojawił się Paweł Lech, 4 Grzegorz Żurawiński, 7 Bartłomiej Toczaniuk i 18 Mariusz Koryzna. Na ławce Grzegorz Haszczewski, Przemysław Zachaczewski, Marek Buczyński, który trafił, przeszedł w zasadzie z Iskry Jabłoniec, która się kompletnie rozpada, ale o tym jeszcze dzisiaj powiem. Dostali Jasień, no i też jest Bartłomiej Krawczyk, bo Paweł Lech już gra. Grzegorz Żurawiński, dobre uderzenie, no i znakomicie interweniuje Marcin Pawelski. No to byłaby kapitalna bramka, gdyby ta piłka wpadła pod poprzeczkę, ale jednak interwencja bramkarza z koła, palce lizać. Rzut rożny z prawej strony dla Stali Jasień. Arbitrem głównym tego pojedynku jest Paweł Urban. Natomiast asystentem z chorągiewką czerwoną Krzysztof Urban, a z chorągiewką żółtą Wojciech Dumin. Rzut rożny dla Stali z prawej strony boiska. Piłkę ustawił Grzegorz Żurawiński. Dośrodkowanie na 11 metr, no i pewna interwencja Marcina Pawelewskiego. Teraz okazja pod drugą bramką. I rozpocznie z 5 metra Marcin Stankiewicz. Arbitrem głównym spotkania jest pan Paweł Urban. Dużo pretensji było do Marcina Stankiewicza po tym spotkaniu w Sieniawie Żarskiej, gdzie Stalowcy przegrali 3-5 na 25 minut przed końcem spotkania. Prowadzili jeszcze 3-1. Ostatecznie jednak Delta w 25 minut zdobyła 4 bramki i zdobyła także jakże ważne 3 punkty. Krzymianowski! Ta piłka jeszcze skozłowała, ale to nie był najlepszy strzał, broni Marcin Pawelski. Dośrodkowanie Stępienia na pole karne, wybija piłkę Laskowski, jest wietrznie. Żurawiński. Łukasz był przed momentem przy piłce, podawał Grzegorz. Teraz Laskowski. Rusza odważnie Laskowski.
Ta piłka nie doszła do Bartka Toczaniuka. Futbolówka już na połowie stali. Pole karne i Marcin Stankiewicz. Kibiców sporo. Wierzą, że morale drużyny będą dużo lepsze po tym spotkaniu, po ostatnim gwizdku sędziego, choć wiadomo, czasu jeszcze sporo. Dopiero 5 minut tej pierwszej części. Za nami Lech! No i co tam się wydarzy? Jeszcze Koryzna! I broni Marcin Pawelski. Był jeszcze gwizdek sędziego. I piłka dla koła. Wybija piłkę Marcin Pawelski z własnego pola karnego. Silczak, Żurawiński. Był faulowany. Szybko rozpoczął grę Łukasz Żurawiński. Mirosław Krzemianowski, na prawej stronie jest Paweł Lech. Do niego podanie, Lech i Toczaniuk. Bartłomiej na pole karne. Jeszcze jest Żurawiński! Koryzna! No i nie ma bramki. Bardzo dużo sytuacji zespołu z Jasienia w tej drugiej połowie. Już mieliśmy, ale wynik utrzymuje się z pierwszych 45 minut. Przypominam, że gospodarze prowadzą po bramce Mirosława Krzemianowskiego 1-0. Dariusz Silczak faulowany przez piłkarza z koła, faulowany Silczak przez Piotra Pawelskiego, to brat Marcina, czyli bramkarza, którego po raz kolejny sprawdził Łukasz Żurawiński, ale Marcin Pawelski w tej drugiej części spotkania jeszcze nie dał się pokonać. Łukasz Żurawiński już zmierza do lewego narożnika boiska i za chwilę będzie egzekwował piłkę na pole karne rywala. Jeszcze poprawił, jeszcze tam przyklepał murawę, no i przydeptał, to będzie chyba lepsze określenie, no i zobaczmy, jest okazja i znów Marcin Pawelski. No jego nazwisko w tym spotkaniu, szczególnie oczywiście w drugiej połowie, wymieniłem najwięcej razy, bo praktycznie co sytuacja stali, to Pawelski ją zatrzymuje. Piłka na wysokiego Koryznę, nie wygrał tego pojedynku główkowego Mariusz, jeszcze Laskowski, Krystian. Prawą nogą miękko na pole karne, jest tutaj Krzemianowski, są tam też, gdzie być powinni obrońcy motoru koło. Silczak zgarnął tę piłkę w środkowej strefie boiska, powalczył Laskowski, faulowany. I na naszych ekranach Dariusz Silczak. Na pewno jeszcze w tym spotkaniu kilka sytuacji Darek będzie miał, ale czy je wykorzysta, przekonamy się. Pole karne rywala. Faul na bramkarzu. Bartłomiej Toczaniuk zaczepił Marcina Pawelskiego, ale jak widzimy, dwóch zawodników ucierpiało, ale już z bramkarzem koła wszystko w porządku, podobnie jak z napastnikiem gospodarzy. Motor koło na razie na miejscu 9. 7 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek w bramkach 33 do 31, a więc bilans na razie na plusie. Choć w sumie już na równo, bo w tym spotkaniu Stalowcy już gola strzelili, ale mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec bramek w dzisiejszych zawodach. Trzeba rozgrzać tą zmarzniętą publiczność, która przyszła dopingować jednych i drugich, bo także przecież przyjechała spora grupka kibiców z koła. Nie ma teraz spalonego. Toczaniuk, wysokość pola karnego, Lech i znów Pawelski. Na raty, ale skutecznie. Korolik do Silczaka, ma teraz troszkę więcej miejsca i wolnej przestrzeni. Silczak zewnętrzną częścią stopy do Żurawińskiego, ponownie Silczak, Żurawiński. Jeden zwód, drugi, trzeci, kapitalnie wszedł jak w masło w pole karne, ale tam nikt tej akcji nie zamykał.
I atak koła. Rusza na prawej stronie Piotr Stępień. Już wbiega w pole karne, blisko niego Korolik. Stępień nad bramką i wydaje się, że nie będzie nawet rzutu rożnego. Rozpoczyna Stankiewicz. 10. minuta drugiej połowy spotkania, 55. w tym meczu. Żukowski i Silczak. Utrzymali się goście przy piłce. 30 metrów do bramki. No nie do końca zawodnik Motoru wiedział, co ma z tą piłką zrobić, a tymczasem Koryzna. I piłka wyekspediowana z pola karnego. Akcja dwóch Żurawińskich. Łukasz do Grzegorza. Ale to nie bracia. Aczkolwiek wiadomo, rodzina. Teraz uwaga, Łukasz Żurawiński. Jeszcze tam Krzymianowski. Od bramki Marcin Pawelski. A na naszych ekranach zdobywca pierwszego gola w dzisiejszych zawodach. Tyle, że to miało miejsce w pierwszej części gry. Mateusz Kuliszko. Macierzyński. Blisko niego Silczak. A tak powoli, mozolnie, spokojnie budują atak piłkarze z koła, ale na razie nie mogą się przedostać pod bramkę Stankiewicza. Może takim właśnie wariantem, takim zagraniem. Nic z tego, bo piłka wybija Krzymianowski, ale będzie strzał z dystansu i broni Stankiewicz. Na razie pewnie bramkarz Stali, trzeba powiedzieć. I gra już przynosi się na drugą stronę. Już kilka spotkań w tej kolejce się odbyło. W sobotę 3 spotkania. Nysa Przewóz przegrała z Traperem Chichy 2-3. Relaks Grabice wygrał z Iskrą Małomice 1-0. I taki sam wynik też mieliśmy w meczu Czarni Przybymierz Orzeł Konin Żagański. Wściekły Krzymianowski. Silczak. Żurawiński. Lech. Silczak. Żurawiński teraz na krótkiej przestrzeni. Rozgrywają piłkę. Silczak. Żurawiński. Grzegorz. Do Łukasza. Żurawiński. Jest Toczaniuk. Bartłomiej Toczaniuk. Poślizgnął się, ale jeszcze utrzymał piłkę. I zagrał do Łukasza Żurawińskiego, ten centruje na pole karne, był tam Koryzna i będzie rzut rożny. Wybija piłkę Paweł Wiśnik. A tutaj Zbigniew Korolik. Na naszych ekranach to ten pan po prawej stronie. A my już przemieszczamy się na narożnik boiska, prawy narożnik, rzut rożny dla Stali Jasień. Tutaj na bliższy słupek te dośrodkowanie. Jeszcze nie koniec. Silczak! Potężnie, mocno. No nie chciałbym teraz być w skórze tego zawodnika, który przyjął tę piłkę, ten strzał na ciało. No bo Dariusz Silczak uderzył naprawdę mocno. Ta piłka leciała gdzieś 80, nawet 90 km na godzinę. Faulowany Dariusz Silczak, rzut wolny dla gospodarzy. I też ładne zachowanie piłkarza z koła, przeprosił. I gra może być oczywiście kontynuowana bez żółtej kartki. Krzymianowski. Mięciutko, no ale tym razem do nikogo.
zabrakło komunikacji. Jeśli chodzi o zespół z Koła, dużo lepiej ten klub prezentował się w rundzie jesiennej, bo w rundzie wiosennej grają słabo. Najpierw mecz z Nysą Przewóz w Przewozie i porażka 0-4. Później spotkanie u siebie z Faksem Bieniów, porażka 0-1. Także dwa mecze, dwie porażki. A tutaj kolejna szansa, jeszcze Koryzna i co teraz sobie myśli Mariusz? Pozostawmy to bez komentarza. Mariusz na pewno zdaje sobie z tego sprawę, że miał doskonałą sytuację, no i będzie chciał w kolejnej akcji poprawić się, no i oddać dużo lepszy strzał. Marcin Stankiewicz. Grzegorz Żurawiński, Łukasz Żurawiński, o te kółeczko tutaj akurat nie pomogło, troszkę tę akcję zwolniło. Zaborowski do Stankiewicza, on niebezpiecznie teraz gospodarze, to jest strata, no to miał być strzał z 40 metra, to miała być piłka, która miała zamiar, miał taki zamiar zawodnik z Koła, że po tym strzale przelobuje Marcina Stankiewicza. Ale nic z tych rzeczy, tym razem nie wyszło. Może teraz będzie lepiej. Koło bez konceptu. Nie spieszy się Marcin Stankiewicz. Czasu jeszcze sporo. A na razie 1-0. Prowadzą gospodarze z Jasienia. 18 minuta drugiej połowy się rozpoczęła. Jak grały nasze drużyny w poszczególnych ligach, jeśli chodzi o drugą ligę, grupę zachodnią, Czerni Żagań przegrali na własnym stadionie z Miedzią Legnica 0-1. Mówię o tych najciekawszych spotkaniach naszych drużyn. Jeśli chodzi o trzecią ligę, grupę dolnośląsko-lubuską, to Czaniuk niewiele brakowało. W grupie dolnośląsko-lubuskiej w lidze trzeciej Promień Żary grał u siebie z liderem, z MKS-em Oława i mecz zakończył się wynikiem 1-1. W czwartej lidze Sparta Grabik grała z Pogonią Skwierzyna i wygrała aż 9-1, ale Pogoń to outsider ligi. W lidze okręgowej porażka w Toporowie Budowlanych 2-4. No a teraz oglądamy sobie spotkanie A-klasy pomiędzy Stalą Jasień a Motorem Koło w B-klasie, natomiast Iskra Jabłoniec nie pojechała na mecz z Nobilesem i w Olszyńcu walkover dla gospodarzy, 3 punkty dla Nobilesu. No, trzeba sobie powiedzieć otwarcie, Iskra Jabłoniec rozpada się, Iskra Jabłoniec może się już nie podnieść. Był Rafał Popaca, były wyniki, naprawdę, nie mówię, że było kolorowo, ale naprawdę było dobrze. Piłkarzom chciało się grać, klub funkcjonował, później wyniki były troszkę słabsze, ale to nie znaczy, że trzeba było trenera od razu zwalniać, to przecież B-klasa, tam nie ma zawodników zawodowych, oni przecież żadnych pieniędzy za grę nie zarabiają. No i zarząd Iskry zadecydował, że Rafał Popaca zostanie zwolniony. Przyszedł Albert Góraleczko, no i co się z Iskrą stało, to wszystko Państwo widzą. Iskra po prostu jest w rozsypce. Czołowi piłkarze Iskry Jabłoniec także już grają dla Jasienia. Co prawda na ławce rezerwowych jeszcze siedzą, ale Marek Buczyński, ja myślę, że to jest człowiek, któremu warto dać szansę w kolejnych spotkaniach. Na pewno, wiadomo, że nie od razu na cały mecz, ale te ostatnie 15, 20, nawet pół godziny spokojnie, myślę, że Marek mógłby dla Stali wybiegać sporo dobrego. Tym bardziej, że Marek Buczyński, tutaj taka ciekawostka, biega codziennie, robi maratony po 20 km. Kondycja naprawdę niesamowita, także na pewno
nie odstawałby od tych zawodników, którzy obecnie są na murawie, także ja myślę, że warto dać mu szansę w kolejnym spotkaniu. No i też Bartłomiej Krawczyk, pamiętamy też jego z dobrej strony w Iskrze Jabłoniec, a wracając do wcześniejszego wątku, myślę, że gdyby Rafał Popaca został, no to Iskra by się nie rozsypała. Nie mówię, że byłyby jakieś super wyniki, ale Rafał to jest człowiek, który na pewno by tych piłkarzy mobilizował i ile miałby tylko mocy i z pewnością ten klub dalej by funkcjonował. I na pewno nie, Iskra byłaby w innym miejscu niż jest teraz. No ale dobrze, to jest temat na później. Ja myślę, że będzie jeszcze okazja z Rafałem na ten temat porozmawiać podczas gościa studia, ale to wszystko niebawem. O wszystkim także będziemy Państwa informować na naszej stronie tvlubuska.pl. Temat Iskry już zostawiamy. To Czaniuk. Gwizdek arbitra, piłka dla Motoru Koło. 22 minuta. I cały czas 1-0. Marcin Pawelski. Na razie absolutnie najlepszy zawodnik Koła ekipy z Koła w drugiej połowie. Nie było faulu tym razem. Mariusz musi podnieść się z murawy i szybko wrócić do defensywy, by pomóc tutaj kolegom. Będzie dośrodkowanie. Macierzyński zablokowany. Rzut rożny dla Koła z prawej strony. Do piłki zmierza Piotr Stępień. I za chwilę dośrodkowuje. Spokojnie piłka trafia do koszyczka Marcina Stankiewicza. No i jest szansa na kontrę. Żurawiński. Cały czas Łukasz Żurawiński. Teraz Bartłomiej Toczaniuk. Szuka sobie miejsca na oddanie strzału. Jeszcze Paweł Lech. No, na niego też spadło sporo słów krytyki po tym meczu w Sieniawie Żarskiej. Piotr Stępień rozpoczyna grę od rzutu wolnego Motor Koło. Piłka w polu karnym, no i słyszymy oczywiście, Marcin krzyczy moje. No to moje, choć nie zawsze jest jego, ale tym razem absolutnie się nie pomylił. No tutaj czyhał do końca Bartłomiej Toczaniuk na błąd rywali. Ale ostatecznie jednak udało się bramkarzowi z Koła tę piłkę złapać. Żurawiński, Koryzna. Jeśli chodzi o te pierwsze trzy mecze Stalowców, to dwie porażki i tylko jedno zwycięstwo ze Spartą Mierków. 3-2 po dramatycznym spotkaniu. Ale wcześniej porażka z Faksem Bieniufa, przed tygodniem z Deltą. Dzisiaj liczy się tylko i wyłącznie zwycięstwo. Innej możliwości absolutnie nikt tutaj pod uwagę nie bierze. Na razie cały czas, przypominam, 1-0. Gol jeszcze z pierwszej połowy autorstwa Mirosława Krzymianowskiego, który teraz podał piłkę do Toczaniuka, ten na pole karne. Jeszcze Koryzna, czy zdąży? Nie zdążył, ale ambitnie gonił do końca. Jeszcze tam naraził się na kontuzję. Ale tutaj ambicja wzięła górę. A na naszych ekranach kibice, którzy jak zawsze nie zawodzą i czy są wyniki, czy też nie, przeważnie stadion może nie jest do końca wypełniony, ale jak na A-klasę frekwencja naprawdę dobra.
Chyba tylko w Jaromirowicach na mecze przychodzi więcej ludzi. Alfa także dzisiaj gra ważny mecz derbowy z rywalem Stargard Gubiński. Rzut wolny dla koła, Piotr Stępień. Jeszcze Stępień, ale nie Piotr, a Ariel. Jeszcze Ariel Stępień, zobaczmy, ta piłka tam naprawdę nabrała ciekawej rotacji, szybkości przede wszystkim. Ale Stankiewicz nie dał się pokonać. I jesteśmy już pod drugim polem karnym. Dobrze czyta grę bramkarz koła Marcin Pawelski. Zaborowski. Silczak. Żurawiński. Jest tam niepilnowany Krzymianowski, ale jednak wybrał Toczaniuka. Toczaniuk do Krzymianowskiego. Ten na pole karne Koryzna zamykał akcję. Ale zabrakło boiska. No już niemalże dwa kwadranse za nami. Rozpoczęła się 27. minuta drugiej połowy. Sytuacje cały czas są. Przede wszystkim sytuacje Stali Jasień, ale wynik wciąż 1-0. Mariusz Koryzna. Łukasz Żurawiński. Może teraz. Dobry zwód. Łukasz Żurawiński znów tutaj wpadł w pole karne, ale co za dużo, to niezdrowo. I piłka ostatecznie zgubiona przez jednego z lepszych technicznie grających zawodników, a może i nawet najlepszych w zespole z Jasienia. Dariusz Silczak. Rzut rożny. Za chwilę będą zmiany. No właśnie, teraz będzie zmiana, czy po tym rzucie rożnym. Wydaje się, że chyba po kornerze. A jednak najpierw zmiana, później rzut rożny. Boisko opuścił dotychczas grający z numerem 18 Paweł Wiśnik. W jego miejsce wszedł z numerem 2 Tomasz Grybel. No a my już możemy się skoncentrować na rzucie rożnym, który wykonuje Dariusz Silczak z lewej strony boiska. No taką świecę posłał na pole karne. Jeszcze akcję z prawej strony zamykał Koryzna i będzie chyba na kolejny rzut rożny. Tak jest, tyle że już nie z lewej, a z prawej strony boiska. Stalowcy cisną rywala, ale jeszcze w tej drugiej części spotkania bramki nie strzelili. Paweł Lech. Przewracany tam w polu karnym Grzegorz Żurawiński, ale arbiter niewzruszony i na wapno nie wskazał. Kontra koła. Ambitnie Laskowski, aut dla gości. Choć sędzia pokazuje piłka dla Stali. Koryzna. Szuka faulu, sygnalizacja arbitra liniowego i jest stały fragment gry dla MKS-u. Za nami 75 minut tego spotkania. 1-0 prowadzi Stal Jasień z motorem koło w ramach 19. kolejki A klasy grupy zielonogórskiej sezonu 2011-2012. Popatrzmy! No ta, z tej perspektywy wydawało się, że piłka leci w kierunku bramki, ale jednak pozory mylą i od autu rozpocznie zespół z koła, ale najpierw zmiana.
Boisko opuszcza Grzegorz Żurawiński, walczył, starał się, biegał, szarpał, ładny strzał oddał na początku drugiej części, na pewno występ bardzo pozytywny, a w jego miejsce Przemysław Zachaczewski. Jeśli chodzi o drużyny młodsze, Stali Jasień, Trampkarze swój mecz wygrali 3-2 z Łęknicą, natomiast juniorzy się nie popisali i przegrali w Mierkowie ze Spartą 1-4. To druga porażka juniorów w tej rundzie. Przed tygodniem mieli Państwo okazję obejrzeć mecz juniorów, kiedy przegrali 2-3 z Hamarem Górzyn. Faulowany Silczak, no i to jest szansa na bramkę. Piłkę ustawił Mirosław Krzymianowski, choć też ochotę na strzał ma Bartłomiej Toczaniuk, ale jednak Krzymianowski, tak mi się wydaje, tak to Krzymian, 3 piłkarzy w burze, rykoszet i 2-0. Kompletnie zmylony Marcin Pawelski, no i w końcu został pokonany. Druga bramka w tym spotkaniu Mirosława Krzymianowskiego, który właśnie teraz odbiera gratulacje od kolegów i pokazuje, tak, to ja gram z numerem 10, to ja zdobyłem w tym meczu drugą bramkę i już praktycznie 3 punkty pewne, choć do końca jeszcze troszkę czasu pozostało, od razu sygnalizuje jeszcze zmianę Mirosław Krzymianowski. 78. minuta spotkania, bramkę na 2-0 zdobył Mirosław. No i za chwilę będzie dyrygował z ławki. Przy okazji jeszcze zmiana w zespole Skoła, na boisko wszedł, jak się nie mylę, Dariusz Drzewiecki, opuścił boisko Grzegorz Sykała. Dwa do zera i 13 minut do końca. No i teraz dość ostre starcie zaiskrzyło pomiędzy Mirosławem Krzymianowskim a Piotrem Stępieniem. Wzywa do siebie sędzia Mirosława Krzymianowskiego, Paweł Urban. Jeszcze konsultacja z arbitrem liniowym. No i czekamy na konsekwencje tego całego zdarzenia. Podchodzi już do sędziego Mirosław Krzymianowski. I będzie kartka dla jednego i dla drugiego. Ale Mirosław Krzymianowski nie wie, za co obejrzał tą kartkę. No ale ja podpowiem. Oczywiście troszkę niesportowe zachowanie Mirosława Krzymianowskiego w kierunku piłkarza. No dał się troszkę sprowokować, no ale takie rzeczy na boisku się zdarzają. Żółta kartka dla Piotra Stępienia, a także dla zdobywcy dwóch bramek, absolutnie bohatera tego spotkania, Mirosława Krzymianowskiego. No nic, zapominamy, wiadomo, takie sytuacje też się na boisku dzieją. Nie tylko jest pięknie, nie tylko ładne strzały, nie tylko ładne bramki, ale też czasem jest ta inna, gorsza strona futbolu. Teraz Żurawiński do Krzymianowskiego. No tak ze złości teraz chciał kopnąć piłkę w kierunku bramki. No gdyby trafił, to Stalowcy prowadziliby już 3-0, a Mirosław zaliczyłby tak zwany hat-trick. A już nie jednego hat-tricka w swojej karierze strzelił. Laskowski prowadzi piłkę krótko przy nodze, podanie do Toczaniuka, Toczaniuk do Koryzny. Troszkę odskoczyła piłka Mariuszowi i kontra koła. Ale te kontry są takie grane na wiwat, nieprzemyślane, tak aby do przodu, a może coś się tam uda zrobić. No udało się wywalczyć rzut rożny po interwencji Przemysława Zachaczewskiego. Rzut rożny dla koła, ale najpierw zmiana, widzą Państwo, już podbiega arbiter liniowy. I kto zamelduje się na placu gry?
Daniel Preissner. To będzie trzecia, a zarazem ostatnia zmiana w zespole z koła. Oczywiście czterech zmian można dokonać, ale tylko trzech piłkarzy z koła na ławce rezerwowych. Boisko opuścił Piotr Pawelski, jak mówiłem, na boisku Daniel Preissner. Teraz pole karne wybija Sielczak. 2-0 i niespełna 10 minut do końca rywalizacji. Mariusz Koryzna krzyczy Bartłomiej, czekaj Maniuś, czekaj. No i Maniek czeka, ale zagrał jednak nie w tempo. Podobało mi się to, co powiedział, bo tak miałem okazję podsłuchać to, co powiedział Bartłomiej Toczaniuk do Marcina Stankiewicza przed tym spotkaniem. Oczywiście nie będę dokładnie cytował tych słów, ale chodziło tylko o to, żeby Marcin dobrze się rozgrzał i żeby nie popełniał błędów, jakie mu się przytrafiły w Sieniawie Żarskiej. No i jak widać, na razie Marcin bez zarzutu, czyste konto, pewny na przedpolu, nie popełniający w tym spotkaniu żadnych błędów. Kuliszko. Zamiast do przodu, to koło do tyłu. Piotr Stępień. Powrót Łukasza Żurawińskiego. Czary Mary, hokus pokus na przedpolu. Na przedpolu karnym oczywiście. No i Grzegorz Chaszczewski jeszcze za chwilę zamelduje się na boisku, tak mi się wydaje, bynajmniej. Słyszą Państwo ten wiatr. Podobna pogoda do tej, co mieliśmy podczas spotkania z Faksem Bieniów na spalonym Toczaniu, choć akurat teraz nie jestem przekonany, czy naprawdę Bartek był na offside'zie. Ale decyzję sędziego trzeba zaakceptować. I teraz zmiana. Boisko opuszcza Mirosław Krzymianowski. Zdobywca dwóch bramek. Boisko opuszcza zdobywca dwóch bramek dla zespołu Stal Jasień, Mirosław Krzymianowski. Podziękujmy mu. Oczywiście brawa na trybunach. Na nie sobie w pełni zasłużył i w jego miejsce Grzegorz Chaszczewski, oznaczony numerem 11. No niezła teraz próba uderzenia, tam pofrunął jeszcze w powietrzu, tak pod publiczkę Marcin Stankiewicz. Potrzebna piłka rezerwowa. I z 5 metra Tomasz Korolik. No jego brakowało w meczu z Deltą Sieniawa Żarską. No i to było widać, bo akurat na tym meczu nie byłem, ale z opowieści Artura Rokickiego, sekretarza klubu, a także czynnego działacza. Artur sam dał mi do zrozumienia, że bez Tomasza Korolika no ta defensywa nie wygląda tak, jak wyglądać powinna. Wiadomo, Tomasz jest piłkarzem doświadczonym i on po prostu dobrze kieruje tą defensywą. Kiedy trzeba wyjść, to krzyczy i pozostali wychodzą. Kiedy trzeba zostać, to trzeba zostać. Kiedy trzeba pokryć, to trzeba pokryć. A teraz Żurawiński, kapitalne uderzenie. Ale Marcin Pawelski, on dzisiaj naprawdę broni dobrze. Także jeśli chodzi o Tomasza Korolika, gdy on jest na boisku, no to ta obrona wygląda dużo lepiej. Rzut rożny dla Stali. Jeszcze chcą tutaj strzelić trzeciego gola i przypieczętować jakże okazałe zwycięstwo z motorem koło. Łukasz Żurawiński. Zamieszanie. Laskowski, czy to wykorzysta Stal? Nie. Jeszcze nie teraz. Do
Dobre zgranie, ale nie wiedział dokładnie, gdzie ta piłka spadnie. Przemysław Zachaczewski także nie grał w meczu z Deltą. A dzisiejsze spotkanie rozpoczął z ławki rezerwowych. Kamil Zaborowski. Faulowany, ale gramy dalej. Przywilej korzyści. Rusza Grzegorz Haszczewski. Pierwszy kontakt z piłką do udanych absolutnie nie zaliczy. Pięć minut do końca. W sumie trzy minuty, ale na pewno dwie jeszcze arbiter doliczy, może nawet więcej. Także trzeba liczyć, że około 300 sekund to spotkanie jeszcze potrwa. Koło tak naprawdę w drugiej części nie stworzyło sobie jakiejś klarownej sytuacji. Kilka okazji w pierwszej połowie, nawet dwie takie dobre. Ale ogólnie to Stal tutaj dzieli i rządzi na boisku 2-0. Oj, teraz tam przeskoczył przez barierki Bartłomiej Toczaniuk. Ciekawie to wyglądało. Widać, że jest dobrze wygimnastykowany. Łukasz Żurawiński. Rusza Zachaczewski. Przemysław Zachaczewski. Zgubił piłkę. Niedokładne podanie i to jest taki jakby odpowiednik tego, co w dzisiejszym meczu gra koło. Zmiana. Kamil Zaborowski opuszcza boisko w zespole gospodarzy, dotychczas grający z numerem 8. Bardzo dobry występ, a w jego miejsce były piłkarz Iskry Jabłoniec Bartłomiej Krawczyk na ostatnie minuty, grający z numerem 9. I z 5 metra Marcin Stankiewicz. Ładnie zgasił piłkę do ziemi Łukasz Żurawiński. No gdyby jeszcze udało się strzelić gościom bramkę, to na pewno ten mecz miałby jeszcze dramaturgię w końcówce, ale na to się nie zanosi. Piotr Stępień, blisko niego Silczak. Stępień zewnętrzną częścią stopy na 11 metr na pole karne wybija piłkę Laskowski głową. I jeszcze raz on. Drugi pojedynek i drugi wygrany. Bartłomiej Toczaniuk. Rusza. Paweł Lech, ale zdecydowanie bliżej do piłki miał Marcin Pawelski. A Stal Jasień w następnej kolejce zagra na wyjeździe 7 kwietnia, w sobotę o godzinie 6. Silczak, ładnie. Rozgrywać będzie mecz z zespołem KS Tomaszowo. Tutaj kręci kółeczka w środkowej strefie boiska Dariusz Silczak. Teraz podanie do Łukasza Żurawińskiego, ten do Silczaka, a Dariusz wychodzi sam na sam, ale znów znakomicie Marcin Pawelski. Absolutnie bohater koła, tyle że piłkarze z innych pozycji, z defensywy, z ofensywy dzisiaj zawiedli absolutnie. 15 kwietnia, w niedzielę o godzinie 15, Stal Jasień podejmować będzie zespół Propera Chichy. Popatrzmy, ten strzał zblokowany, jeszcze poprawka i to była, powiem szczerze, chyba najlepsza okazja koła w drugiej połowie. Tyle, że to już, proszę Państwa, jest 92 minuta. Wybija piłkę Stankiewicz. Jeszcze okazja, Haszczewski. Niedobrze teraz podał. Stalowcy jednak przyjęli piłkę. Jest Łukasz Żurawiński. Dośrodkowanie, tym razem Pawelski źle, jeszcze Koryzna, Toczaniuk, Koryzna 3-0. Dopełnił formalności Mariusz Koryzna, a bramkarz z koła tym razem się nie popisał. Przez całe spotkanie bronił naprawdę kapitalnie, ale tym razem, jak to się mówi, dał ciała i 3-0 dla Stali Jasień. I jeszcze koło, czy jeszcze coś tutaj się uda?
no, zmazali plamę po tej porażce z Deltą Sieniawa. Teraz 3-0, a Stalowcy mają ochotę na jeszcze jedno trafienie. Ale już nie w tym spotkaniu. Mecz się kończy. 3-0 wygrywają Stalowcy z Motorem Koło. Dwie bramki Krzemianowskiego, jedna bramka Koryzny. Kamil Chmielarz, dziękuję za uwagę. 3-0 dla zespołu.